Tak jak zostałem zapowiedziany, trochę może sprostuję, ponieważ niefortunnie złożyło się, że w zeszłym tygodniu miałem przyjemność również być w Warszawie z tematem właśnie też dotyczącej Księgi Pouczających Przykładów, ale przez niefortunny tytuł wskazywałoby na to, że były to te same wystąpienia, ponieważ uznałem, że no, rycerz i krzyżowiec nie będzie szło jako sformułowanie tożsame. No niestety moje mniemanie było błędne, ponieważ nasi serdeczni organizatorzy się mnie tydzień temu dopytywali, czy to jest to samo wystąpienie. Zaznaczę tak samo jak tydzień temu, nie jest. Mówiąc krzyżowcy, miałem na myśli bardziej szerszą grupę niż tylko tą kastę wojowników, czyli rycerzy. Także nie przechodząc już do wystąpienia o samych łacinnikach, chciałbym przedstawić przede wszystkim to, o czym będę mówił. A będę mówił o kilku takich punktach, czyli o kim był sam autor. Ja to zawsze powtarzam, może Państwo już to słyszeli. Jako że moje badania się wokół tego źródła obracają, to warto zawsze powtórzyć co nieco na temat tego autora, czyli Usamy ibn Munkida. A także będę przedstawiał kilka wątków związanych z rycerstwem stricte zachodnim. Pominę tutaj kwestie muzułmańskich rycerzy, czy też jakby to precyzyjnie ująć Farysów, gdyż no, to by zajęło kolejne 20 minut opowiadanie o wizerunku takiego rycerza w źródle, czym się również zajmuję, ale no, to już będzie wystąpienie na inną okazję. Opowiem o zaletach łacińskich rycerzy, o tym, co im brakowało, a także o tym, jaka jest przyczyna takiego postrzegania tychże rycerzy przez samego Usamę, po czym przejdę do lekkutkiego porównania właśnie tych rycerzy i rycerzy, bo tak pan profesor Bielawski w tłumaczeniu polskim stosuje takie nazewnictwo wobec muzułmańskich odpowiedników naszych rycerzy łacińskich, czyli głównie Farysów. No i przejdę do podsumowania i bibliografii, ale więc zaczynajmy, nie przedłużając. Kim był Usama? Usama był pewnym arystokratą, to byłoby najlepsze określenie, który żył w latach 1095, urodził się w 1095 roku, więc rok symboliczny, początek krucjat tej wielkiej wojny dwustuletniej, jak to się często określa w dziełach, monografiach dotyczących tego okresu. I on był dość dobrze wykształconą osobą, ponieważ szajzarze, którym mieszkał, przechodziły szlaki komunikacyjne, na których wędrowali wielu takich, powiedzmy, wędrownych uczonych, którzy po prostu zatrzymując się tam, byli opłacani przez rodzinę Usamy i jakby uczyli potencjalnego dziedzica szajzaru wszelkiego rodzaju nauk, które byśmy dzisiaj nazwali naukami świeckimi. Generalnie w życiu Usamy bardzo ważną postacią był jego ojciec i stryj. Co ciekawe, jako ciekawostkę dodać można, że ojciec był starszym z rodzeństwa, aczkolwiek zrezygnował z dziedziczenia miasta, ponieważ był osobą, która bardzo uduchowioną i wolał zająć się kwestiami związanymi z taką działalnością intelektualną. No i wychowywaniem syna w tym duchu, takim religijnym. Zwłaszcza edukacja religijna była takim punktem, który ojciec właśnie skupiał się w działaniu, by wychować syna. Jeśli mógłbym coś jeszcze dodać na ten temat, to na pewno to, że Usama prowadził dość długi, barwny żywot, dużo podróżował i zmarł ostatecznie kiedy był już na służbie Saladyna pod koniec swojego życia w 1188 roku, czyli mamy już czas, kiedy Jerozolima po raz któryś w historii wpada w ręce niewiernych, że tak to ujmijmy z chrześcijańskiej perspektywy, czyli w tym przypadku konkretnie w ręce Kurda Saladyna z dynastii Ajubidów. Także przechodząc do kwestii związanej z wychowaniem rycerskim Usamy, bo to jest dość istotne w kontekście naszych rozwiązań. Usama generalnie szkolił się u swego ojca i stryja, którzy przede wszystkim wpajali mu pewne postawy, pewne zachowania związane z obyciem pewnego takiego, powiedzmy, przedstawiciela tych kasty elit wojowników, tak? Tych Farysów, jakbyśmy to ujęli. Bądź rycerzy, bardziej mówiąc naszym łacińskim kręgiem cywilizacyjnym. I brał on udział generalnie w licznych bojach z chrześcijanami, czy też Izmaelitami, czyli taką sektą
muzułmańską, która miała właśnie swoją siedzibę niedaleko jego rodzinnego Szajzaru. Także no, można powiedzieć, że Usama miał bardzo szerokie doświadczenie na polu bitwy i to właśnie w swoim źródle mocno opisał dzięki swojemu wykształceniu. I co mogę jeszcze dodać na temat obycia rycerskiego, o czym nie wspomniałem na prezentacji, to fakt, że jednym z takich zadań rycerza, powiedzmy takich, powiedzmy hobbystycznych, które pochwalał Usama, było polowanie. I właśnie tym też się dość mocno skupia w swoim dziele i opisuje, ale to jest tak, powiedzmy, na uboczu temat. Jeśli byśmy mogli przejść już dalej, czyli do konkretów, czyli pozytywnych cech łacinników. Generalnie, jeśli byśmy poczytali artykuły, w których Usama jest opisywany w języku polskim, oczywiście jest ich niewiele, głównie mamy tutaj pana profesora Pętka z Poznania, no i tam mamy zawsze wspomnienie, że Usama o łacinnikach mówił bardzo źle. Nie była to jego mocna strona, przepraszam, nie uważał ich za osoby godne w ogóle jakiegokolwiek szacunku, aczkolwiek no, z racji tego, że zazwyczaj jego wspomnienia o nim są bardzo, powiedzmy, w formie notek takich biograficznych bardziej niż dłuższego opracowania, no, trzeba zaznaczyć, że ta opinia jego była zniuansowana. Co do zasady faktycznie uważał, że byli oni okropnymi zwierzętami, nawet takie sformułowania padają w kontekście łacinników, aczkolwiek doceniał też ich, zwłaszcza rycerzy. To jest taka grupa, do której z największym szacunkiem się odnosi, ponieważ prezentowali pewne cnoty, które bardzo Usamie odpowiadały, czyli odwaga, no bo żołnierz, który walczy, powinien walczyć do końca i sam Usama w swoim dziele mówi, że ci łacinicy, to nie cytuję, a parafrazuję jego słowa oczywiście, że ci łacinnicy są zwierzętami, ale nie da się im odmówić odwagi, że tego no, mogą im pozazdrościć nawet muzułmańscy ich odpowiednicy. Także to było coś, co bardzo docenił u swoich przeciwników, jakby nie patrzeć, z którymi miał przyjemność spotkać się na polu bitwy. Też ogólnie waleczność, jaką prezentowali Frankowie, to było coś, co bardzo podziwiał. Też taka, powiedzmy, duma rycerza u Franków. Też przewija się ten wątek, że właśnie on widzi, że oni są bardzo, powiedzmy, poczuci tym, że tak dzielnie bojują i często nawet skutecznie z muzułmanami i podkreśla, że no, faktycznie ta duma jest słuszna i ma silne podstawy. Co widzimy, że z perspektywy muzułmańskiej właśnie taka odwaga, ta duma z walki, tego, że jesteśmy waleczni, jest czymś, co jest dobrze odbierane i stanowi no, podstawę tego, jak powinien zachowywać się wojownik. Jeśli byśmy mogli przejść dalej, to mamy do czynienia także z wadami krzyżowców, bo jak wspomniałem, mimo wszystko katalog wad będzie co do zasady większy, ponieważ Usama krzyżowców uważa za zwierzęta, barbarzyńców, którzy są niegodni jakiegokolwiek zaufania, którzy może czasami są hojni, ale co do zasady są podstępni i nawet ich rycerze nie są warci tego, by im ufać. A przede wszystkim no, można zażartować sobie i powiedzieć to, co też wspomniałem tydzień temu, no Allaha w sercu to chrześcijanie nie mieli i zdecydowanie pod tym względem Usama twierdzi, że przychylność niebios stoi jednak po stronie muzułmanów, nie chrześcijan, chociaż czasami odnoszą sukcesy, ale to bardziej jest kara dla muzułmanów niż przychylność Boga Allaha wobec właśnie tych przybyszy Europejczyków. Też bardzo ciekawym wątkiem w dziele Usamy jest kwestia opatrywania ran w trakcie bitew. Tam przejawia się kilkukrotnie ten temat i widzimy, że chrześcijanie sobie z tym kompletnie nie radzą. Usama uważa ich za totalnych prymitywów, kolokwialnie rzecz ujmując, przez co no, tracą oni mocno w jego oczach i jest to rzecz, która jest naprawdę dość mocno poruszana przez niego. Generalnie kwestia tej medycyny, nie tylko w kwestiach
momencie, gdy mamy do czynienia z ranami zadawanymi na polu bitwy, ale ogólnie krzyżowcy też sobie nie radzą nawet z chorobami. Jeśli byśmy mieli jeszcze o coś powiedzieć, no to na pewno fakt, że krzyżowcy są straszni barbarzyńcy. Ich głównym celem, co nas nie powinno dziwić, rycerz powinien zdobyć pewne łupy, dostać pewne, powiedzmy, profity mieć z tego, że walczy, ale dla muzułmanów było to niezrozumiałe. Usama twierdzi, że niegodnym pozycji rycerza jest to, by on skupiał się na tym, by przede wszystkim plądrować, łupić i się wzbogacić na walce. Jest to element, który no, dość mocno rozchodzi się między tym etosem europejskim, a tym muzułmańskim. Także jest to zdecydowana różnica. No i też jakby podkreśla pewną taką dworność, którą uznaje wśród muzułmanów za znacznie wyższą, ponieważ to jest opisywane w trakcie na przykład modlitwy, kiedy rycerz jeden łaciński, przybysz z zachodu, co najmniej tak go określa, zaczyna poprawiać Usamę, że źle się modli, tak? To było coś niezrozumiałego, żeby elity, przedstawicieli tych Europejczyków tak się chamsko, bo tak to można określić, zachowywały w stosunku do jednak ludności, która była tubylcza dla tych terytoriów. Także widać, Usama to jest jeden z przykładów, których możemy jeszcze mnożyć, ale nie chcę Państwa tutaj zanudzić, bo też mam ograniczony czas, ale no generalnie widzimy, że ci krzyżowcy sobie nie radzą w takich relacjach międzyludzkich i to widać zarówno na przykładzie kobiet, na przykładzie rycerzy i w przykładzie takich, powiedzmy, prostszych ludzi, którzy nie są z, powiedzmy, stricte elit tego środowiska, które tu przybyło w trakcie krucjat. Także jeśli mógłbym prosić dalej, teraz możemy powiedzieć, czego brakowało krzyżowcom. Jako że już mniej więcej trochę o tym wspomniałem, to możemy zacząć od kwestii tego, że nie prowadzili oni życia miejskiego. Jakby dla muzułmanów było to niezrozumiałe, no bo jednak gdy oni stawali się tymi farysami i rycerzami, to dostawali jakieś osady i osiadali w mieście, gdzie prowadzili takie, powiedzmy, quasi-mieszczańskie, byśmy to określili z perspektywy europejskiej, życie. Tymczasem no, krzyżowcy nie do końca w tą stronę idą i są bardziej przywiązani do swojej ziemi, co dla muzułmanów, którzy mają się skupiać na rozwoju intelektualnym samego siebie i dla właśnie rozwoju tej walki, no to umiejętności walki, to już nie jest do końca zrozumiałe. Następnym punktem na pewno było to właśnie, o czym mówię, no, wojaczka powinna być głównym, najważniejszym obowiązkiem. W przypadku rycerzy no, nie jest to tak do końca i wielu z nich było strasznie rozpolitykowanych, że tak to ujmijmy kolokwialnie i zajmowali się rzeczami, które z wojaczką nie są do końca związane. Też warto tutaj dodać, że kwestia dyscypliny leżała u krzyżowców, co Usama starał się zauważyć. On generalnie uważał, że krzyżowcy to tacy, powiedzmy, nie subordynowani barbarzyńcy, którzy nie potrafią skoordynowanie działać. Tu przedstawia chociażby w trakcie jednej z bitew sytuację, kiedy po prostu kilku krzyżowców wyłamuje się i zaczyna walczyć z oddziałami z jednym z rycerzy muzułmańskich. No nie najlepiej się to dla nich kończy, że tak to, powiedzmy, skrócę, żeby się nie rozwijać nadmiernie na ten temat. To pokazuje, że no, ten brak subordynacji istnieje i jest dużym problemem. Oczywiście to wiąże się z kolejnym zagadnieniem, czyli walka jeden na jednego. Zazwyczaj opisy, gdy krzyżowcy walczą z rycerzem muzułmańskim na tak zwanej, co byśmy dzisiaj powiedzieli, solówce, mieli solo, to no, przepraszam bardzo, ale coś im nie idzie i w efekcie czego mamy do czynienia z dużą dysproporcją w działaniach. Co jeszcze mógłbym dodać? To może, ale może już nie dodajmy, tylko przejdźmy dalej, jeśli bym mógł prosić. Następny slajd, czyli z czego wynikała ta troszkę niechęć wobec tych rycerzy krzyżowych, że tak to ujmijmy. Przede wszystkim no, osobiste doświadczenia autora są tu dość kluczowe. Przecież
przepraszam, że o tym nie wspomniałem, źródło, na którym pracuję, Księga Pouczających Przykładów, to jest swoista autobiografia. Co najmniej tak to się określa, ten typ dzieła. To jest autobiografia wspomnienia. I w efekcie czego no, widać tu mocno, że no, ci krzyżowcy dość dużo szkód wyrządzili Usamie, ale jednocześnie no, widać, że potrafił docenić, że nie wszyscy są tacy źli i podli. No, jak już wspomniałem, kwestia odmienności religijnych przychylności Allaha. Widzę, że mamy mało czasu, więc staram się streścić. Też różnice mentalności, postrzegania się siebie wzajemnie. Tak? No, po prostu panowie łacinnicy i panowie rycerze muzułmańscy nie rozumieli łacinników, łacinnicy nie rozumieli swoich odpowiedników ze świata islamu. Oczywiście to jest takie trochę lekkie streszczenie. Ten etos właśnie, o którym mówiłem, jest też kluczowy. Jest dość odmienny w przypadku farysów i rycerzy zachodnich, europejskich. No i też jakby nie ukrywajmy, interesy polityczne. Tak? Kiedy Usama jest na służbie Saladyna, to mają oni, powiedzmy kolokwialnie, na pięku z krzyżowcami. Gdy służy Unurowi, czyli wodzowi, który zarządzał Damaszkiem w imieniu dynastii Burydów, te opinie na temat krzyżowców widać, że są po prostu lepsze. Tak więc no, punkt widzenia, nasze widzenie zależy od punktu siedzenia, jak mówi znane powiedzenie. I jeśli mógłbym przejść dalej i streścić trochę taką syntezę, postawić na koniec, to widzimy zdecydowaną dysproporcję. Ci rycerze łacińscy są bardzo odważni, bardzo bitni, ale generalnie zajmują się czymś, co rycerzowi nie przystoi. On powinien skupiać się bardziej na właśnie takim, powiedzmy, rozwoju osobistym, mniej być rozpolitykowanym, bardziej zajmować się właśnie takim, powiedzmy, podejściem w stosunku do swojego pana, gdy faktycznie pełni rolę sługi, który przede wszystkim jest na wezwanie w kwestiach politycznych i jest też przede wszystkim, no, bardziej posiada większą ogładę, nie jest tak, powiedzmy, rozochocony na łupy, choć oczywiście i muzułmanie potrafili splądrować niejedną osadę i zgwałcić niejedną kobietę, tak jednak Usama twierdzi, że to rzadkość w porównaniu do tego, co robią krzyżowcy. Oczywiście tu na koniec można po prostu dodać też, że nie zawsze możemy Usamie ufać. Tak? To jest pewna wizja ze strony muzułmańskich tych stosunków. Muzułmanie w pewnym stopniu próbują się też, Usama w pewnym stopniu próbuje świat muzułmański wybielić trochę w naszych oczach, że to ci krzyżowcy są barbarzyńcy, a muzułmanie to są cudowni ludzie i dzień dobry na korytarzu mówią i tak dalej, że tak nawiążę do znanego żartu. I no, święte obrazki mają u siebie w domach, więc przychylność Allaha jest, chociaż nie wiem, w sumie muzułmanie nie za bardzo z obrazkami powinni wisieć, więc to trochę nie pasuje. Więc taka synteza trochę komiczna, zgodnie z zasadą bawić, ucząc bawić. Mam nadzieję, że pomimo ograniczeń czasowych coś Państwu przyniosła. Jeśli mógłbym dalej poprosić, no to nie będę jakoś bardziej podsumowywał tego. Sądzę, że te zdania, które powiedziałem przed chwilą, jakoś do Państwa dotarły i coś Państwo dzięki temu zapamiętacie. Przeszedłbym do bibliografii. Jak już wspomniałem, bardzo mocno korzystałem tutaj z pracy, która się chyba znajdzie na następnym slajdzie, mam nadzieję, czyli artykułu pana profesora Pętka, ale też pracy pana profesora Koba, zatytułowana Usama im Munki, The Warrior Poet of the Age of the Crusade. I też dużo korzystałem właśnie z takich różnych artykułów na temat etosu rycerskiego, też taki klasyk osowskiej na ten temat. Również się zapoznałem z rozdziałem dotyczącym rycerstwa średniowiecznego, by troszkę sobie zbudować takie podwaliny. Prosiłbym dalej, jeśli będzie bibliografia. Nie, czyli zapomniałem o panu profesorze Pętku, za co serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że następnym razem się poprawię i zadośćuczynię, jeśli będę miał jeszcze okazję występować. Tu chciałbym podziękować za uwagę i jeszcze może mam jeszcze chwilkę, minutkę? Dobra. Zaznaczyć, że część ikonografii, którą tu Państwu zaprezentowałem, była faktycznie pewną, powiedzmy, kunsztem dzieła ludzkiego, rąk ludzkich w sposób bezpośredni, a jako że ikonografia dotycząca tego tematu jest czasami biedna, w waszej perspektywie muzułmańskiej, to
postanowiłem odwołać się trochę do nowych technologii i część z obrazów, które Państwo mogli oglądać, zwłaszcza to ten ostatni obrazek, jeśli mógłbym prosić, zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję po wpisaniu paru fraz w języku angielskim, których już niestety nie pamiętam, ponieważ gdy generowałem to po prostu, wiedziałem, że będę wiele takich obrazków potrzebował i parę miesięcy temu przysiadłem i wygenerowałem taką serię obrazów związanych z całym moim tematem analizy księgi pouczających przykładów. Mam nadzieję, że pozwala to Państwu trochę przykuć Państwa uwagę do tego, co się na prezentacji znajduje i tu chciałbym już oficjalnie podziękować. Mam nadzieję, że Uniwersytet Łódzki będzie dobrze wspominany i że dobrze pokazał, że można historią bawić i jednocześnie uczyć, czyli łączyć powagę z pewną, powiedzmy, zabawą i grą słów. Dziękuję serdecznie za uwagę.